historii, kiedy ocenianie kont. No, dzisiaj. Siema, siema, Taitori. Widzę, że naprawdę bardzo spodobała się wam seria z oceniania profili, więc lecimy z kolejnym jej odcinkiem. Przypominam, że jak chcecie, żebym też ocenił wasze konto w Brawlu, to musicie po pierwsze zostawić suba na moim kanale, to jest podstawa, bo oceniam tylko widzów. Po drugie zostawić łapkę w górę pod tym odcineczkiem, no bo 2000 lajka czy to kolejny odcinek, więc no zależy od was, czy on się pojawi. I po trzecie napisać w komentarzu wasz nick w Brawl Stars. Następnie klan, w którym jesteście i miejsce, na którym jesteście w tym klanie. Miejsce nie musi być pod dane jakoś mega dokładnie, ale tak mniej więcej. No i standardowo w odcinku oceniam 10 kont. Jak nie macie waszego, to nie przejmujcie się, bo było ponad 2000 komentarzy pod poprzednim, a wylosować mogłem tylko 10 osób do odcinka. Ale spokojnie, z tej serii filmy będą pojawiały się często, więc mam nadzieję, że każdy będzie miał okazję. Dlatego nie poddawajcie się, ciągle wykonujcie te rzeczy, które trzeba, żeby wystąpić i bardzo możliwe, że któregoś pięknego dnia uda się też ocenić was. Ja życzę wam powodzonka, a i koniecznie oglądajcie odcinek do końca, bo naprawdę będzie się działo. No ale teraz już przechodzę do pierwszego konta w dzisiejszym filmie. Dobra, no i na sam start klub Elita Pyly i tam jest ziomek o niku, no sami widzicie, tak dobrze nie wiem jak przeczytać, więc nie będę mówił dokładnie, nie wiem czy to jest ten klan, czekajcie, tu jest najwięcej, więc zobaczmy, no chyba nie, bo on mówił, że jest na drugim miejscu, dajcie mi chwilę, muszę poszukać. O dobra, jest jednak jakiś większy klan, gdzie jest 97 na 100 i upolowaliśmy naszego Chosenone, chyba tak się czyta storki, naprawdę. No i dobra, wchodzimy sobie w jego profil i kurczę, powiem wam, że ziomek ma fajne konto. 18 tysięcy puszek ponad, oprócz tego 903 pucharki na Igrzyskach Mocy, to jest bardzo dobry wynik i patrzcie, ma 15 minut w wyzwaniu. A ja bardzo patrzę na winy w wyzwaniu i za to tutaj będzie na pewno ocenka większa, więc ładnie, ładnie. Oprócz tego 3 na 3 ma 908 winów, co jest takim, no nie najgorszym wynikiem, ale no jakbyś dobił do tego tysiaczka, to by to lepiej wyglądało. Oprócz tego bardzo dużo winów w duo, więc skąd to ciekawe, zobaczmy zadymiarzy. Brakuje ci 4, tak? Najwięcej masz na Penny. Okej, okay, jest tutaj Leon, patrzcie ile ma dziesiątych tych mocy, fajnie, fajnie, naprawdę konto bardzo mocne, szkoda, że nie masz Spike'a, byczku. Ale ocenka myślę, że i tak będzie 7,5, 7,5 na 10. No dobra, więc lecimy dalej i czas na klan Polish Zone. I tutaj jest ziomek, około chyba 40 miejsca tam pisał. Ale ten klan jest w topce, więc chyba będą ci, dobra. No i lecimy do 40 miejsca gdzieś, bo tutaj powinien być ten ziomek. Szukamy go, szukamy, szukamy. O, to był Wizard, dobrze pamiętam? Tak, to był Wizard, więc wchodzimy sobie w niego. 19353 pucharki, czyli więcej jeszcze niż tamten ziomek. Patrzcie, ile ma winów 3 na 3, wow. Ale kozak, serio, mega fajnie z tymi winami. Oprócz tego najwyższa punktacja w igrzyskach 907, czyli minimalnie chyba więcej od tamtego ziomka jeszcze. Jak jest wynik ponad 900 w igrzyskach mocy, to moim zdaniem jest to fajny wynik. Najwięcej wygranych w wyzwaniu 12. W porównaniu do tamtego ziomka jest to mniej, ale i tak jest to naprawdę fajny wynik. Kurczę, tutaj ma troszkę mniej winów w duo. Ogólnie mega podobne tamte konta, nie? Jeden ma tam więcej czegoś, drugi ma tam więcej czegoś. Okej, okay, zadymiarze, 705 na poko, wow. Naprawdę fajnie, jest Spike, no tutaj dam mu ósemkę, bo ciut lepsze jest konto od tamtego moim zdaniem, więc oceniam 8 na 10. Następnie Piotrek z klanu Las Murphs, tak to się chyba pisze. O, i czyżby to był ten stopki? Zobaczmy, on mówił, że ma gdzieś około 18 miejsca. Jest Piotrek, jest członka, ma nawet i 20... Czekajcie, on ma 21 tysięcy puszek, a kiedyś nawet miał 25 tysięcy puszek, wow. Ale kozacko, ej, bez... 7296 winów 3 na 3? Czy wy to widzicie, ludzie? Wow! Masakra! Najwyższa pozycja w igrzyskach mocy 982, czyli był w topce. Takie jakby... Nieźle, kurde. Najwięcej wygranych w wyzwaniu 15, dwuosobowe 2200 i solo 1500. Ej, to jest kozak totalny. Jeszcze nie ma jednego zadymiarza. Zobaczmy kogo. Czy są wszystkie legendy? Kruk, Spike, Leon, Sandy. Czyli są wszystkie legendy. No to nie wiem kogo. Możecie napisać w komentarzu, kogo nie ma, bo jestem ciekaw w sumie. I powiem wam tak. Naprawdę kozackie konto. No na razie najlepsze w dzisiejszym odcinku na pewno. I oceniam je 9 na 10. No dobra, teraz szukamy klanu Dragony. O nie, ile tych dragonów jest. O nie. Ale dobra, on ma drugie miejsce, czyli nie mogą to być klany, gdzie jest 1 na 100. Może tutaj? No nie. O, znalazłem, patrzcie, to jest Dragon, drugie miejsce, tak jak mówił, i ma 515 puszek. Serio? No troszkę mało, mordeczko, no co mogę ci powiedzieć, kurde. Ajajaj, zwycięstwa 3x3, 23, 5 zwycięstw solo, 26 zwycięstw duo. Nie mam zbytnio co tutaj oceniać, mordeczko, bo to jest bardzo takie, no, początkujące konto, nie? 153 pucharki na kolcie to jest najwięcej. Jeszcze 0 na nicie masz? To wbijaj sobie tą nitę szybciutko i Jessie.
No tak, powiem ci, mordko. Widzę, że dopiero zaczynasz, więc ja ci życzę powodzonka. Na razie zbytnio nie mam co oceniać i dam ci 1,5 na 10, więc sorki. Nie, że jakoś coś krytykuję czy ten, ale no porównujemy tutaj do najlepszych kont, więc wiesz, o co chodzi. Popatrzcie, teraz klub Orzełki Rosta. Orzełki Rosta. Czyli pozdro dla Rosta oczywiście. Wbijamy sobie i ziomek to jest koło 30 miejsca i ma taki nick z dolarem, więc szukamy. O jest, 6,23, dobra. Bardzo fajnie, 19,5 tysiąca pucharków. Nice, serio nice. 6300 winów 3x3, to już jest w ogóle przekozacki wynik, serio. Najwyższa punktacja w igrzyskach mocy mogłaby być troszkę lepsza, ale nie jest źle. Zwycięstwa jednoosobowe 173. No tutaj tak mało, ale nie gra solo, więc ładnie, więc za to szacun, bo widzicie, on gra trójki głównie. 14 minut w wyzwaniu, kurczę, brakło ci jednego, mordko, szkoda, bo fajnie było, jakbyś miał jedno więcej, ale i tak 14 to jest kozacki wynik. Przechodzimy do zadymiarzy i tutaj zobaczmy, dwóch ci brakuje. Na najwyższej masz krukę, na 26, dobra. Dużo 25 rank, więc fajnie bardzo. No spike jest, no kozak, kozak, mordeczko, naprawdę kozacko. Konto mi się bardzo podoba i chyba dam nawet za nie ósemkę, serio, jest ósemeczka dla ciebie, pozdro. No dobra, następnie Warzone EK, chyba tak to się pisze. Mamy ich i on tutaj jest gdzieś przy końcu, Fabi Gamer, tak mi napisał. Sorki, że tutaj się nie wyświetla jego screen, ale niestety gdzieś go zgubiłem i przepraszam. Nie mam tutaj pokazać screena, jest jego komentarza. Ale to jest Fabi Gamer, Joe, to jest on dokładnie, 80 któreś miejsce w Warzone EK. No i 15400 puszek, solidny wynik, więcej ode mnie. Winki 3x3 przekraczają tysiaczka, więc jest okej. Troszkę słabo mordko w wyzwaniu, nie? Tutaj jeśli chodzi o wyzwanie, troszkę słabo. To do poprawki, musisz to zrobić więcej winów. 861 w igrzyskach mocy, całkiem okej. No tutaj duo i solo nie jakoś najwięcej, ale ogólnie konto widzę, że w miarę spoczko. Jest kruk, okej, czy jest jeszcze jakaś legenda? Tak, Sandy, Leon, czyli nie masz tylko Spike'a z legend, kurczę, akurat Spike'a. Ale konto nawet spoczko i oceniam je 6,5 na 10. No dobra, teraz mam nie lada wyzwanie, bo zobaczcie, jaki muszę nick wpisać, w sensie klanu. To jest klan Lamy i z tym dolarkiem, ciekawe czy mi znajdzie. O jest, dobra, kozacko, mamy go. I nick ziomeczka to jest Oliver, czyli jest tutaj pierwszy w tym klanie, no wyróżnia się, bo ma najwięcej puszek. 18 tysięcy pucharków, nice wynik, serio nice wynik. Dobij sobie do tysiaka winów 3x3, bo 854 to jeszcze tak mega jakiś fajny wynik nie jest. No w wyzwaniu też tylko 7 winów, nie jest to wiadomo jakoś mega źle, ale no do poprawki. W duo masz 1230, to jest fajny wynik. I wszystkie moce mogły być troszkę lepsze, dobra. Zadymiarze, na najwyższej masz kruka, na 27 aż, kurde, no, no. Sztos, powiem ci, że sztos, mordko. Masz Spike'a, więc fajnie, jest Spike, to jest kozackie. W ogóle jednej postaci tylko nie masz, więc okej. No konto naprawdę bardzo fajne. Z tego co widzę chyba nie masz Sandiego. Oceniam je 7 na 10. Okej, następnie ziomek mówił, że był w klanie niepokonani i ten klan ma 1 na 100 i żółtą ikonkę. Więc myślę, że całkiem możliwe, że jest to ten lub ten. Zobaczymy, gdzie będzie jego nick. O, co? Ej, nie mówcie, że to jest on. Ej, bez kitu, to taki sam nick, ale on ma 16 pucharków. Co ja tu mam oceniać? Jeszcze klan od 3,5 tysięcy sedał, a sama 16, what? No takiego konta się nie spodziewałem, szczerze wam powiem. Co jest? Patrzcie to! O my god, zwycięstwa 3x3,4, to jest jakiś rekordzik. Zwycięstwa jednoosobowe 0, zwycięstwa dwuosobowe 0. No o tym to nawet nie mówię, że nie mam w wyzwaniu, what? O co chodzi? No nie, no takiego konta to ja się nie spodziewałem. Patrzcie, jeszcze Nita na 0 puszek. Kozak, tylko na Shelly wbił. Ej nie, to jest kozackie konto. No i ziomek ma tyle pucharków, już się założył klan w ogóle. No to ciekawie, ciekawie. Oczywiście bez urazy ziomek, ale widzę, że dopiero zaczynasz, więc tak ciężko mi ciebie oceniać. Więc niestety ocenka to będzie 1 na 10. Pozdro. No dobra, teraz klan Ziombale V2. Ciekawa nazwa, nie powiem. No i tutaj ziomek o super goście, to jest on. I patrzcie, dowódca ma, czyli to jest jego klanik. Czyli bardzo fajnie, ziomek sobie już klanik założył, nawet solidny, więc spoczko. Zaraz 11 level. Ponad 15 tysięcy puszek, czyli więcej ode mnie. O, ale fajna liczba winów 3x3. Jak na te pucharki to jest naprawdę spoczko liczba 3x3. Widać, że grasz głównie trójki. 2200, serio spoczko. Ale najwięcej wygranych w wyzwaniu 1. Kurczę mordo, ale cię tutaj, to ci zabierze o to cenki trochę, wiesz. Aj, szkoda, że tylko jest 1. Chyba nie grałeś zbytnio tego. No ale jest fajny za to wynik w igrzyskach mocy. Kurde, jakbyś miał tutaj tak chociaż z 10 tych winów, to ja bym miał naprawdę wysoką ocenkę, nie? A tak to będzie chyba mordko, wydaje mi się, że 6,5. No sorki, dałbym ci więcej, ale no tak jak mówiłem, no ten jeden win, więc no.
Ej, patrzcie, znowu na końcu, jako 10. osobę jest ktoś z mojego klanu, korzenie Spajka. Dobra, już sobie oceniamy, tutaj ziomeczka, bardzo fajnie, że ktoś z mojego klanu. Ziomek ma nick Maroko, bardzo fajny naprawdę nick. I teraz musimy go znaleźć, ale w ogóle każdemu, kto jest w jakimś moim klanie, no to po prostu będzie miał dodatkową ocenkę, plus jeden do ocenki, no bo to się docenia, jak ktoś jest w moim klanie, wiadomo. No i szukamy już ziomeczka o nicku Maroko, panie Maroko, gdzie pan jest? Jest, 93. miejsce, mamy go. 17 400 puszek, dobra liczba, nie powiem. Mało winów, kurczę, Mortko, masz w wyzwaniu, nie? A i 3x3 też niezbyt dużo, kurczę. No w dół masz całkiem sporo, igrzyska też tak średnio. Ja oceniam właśnie głównie te rzeczy, Mortko, więc tutaj troszkę średnio. Ale masz wszystkich zadmiarzy, wow. No naprawdę fajny wynik. No i powiem ci tak, Mortko, normalnie byłaby szóstka, ale jako, że jesteś w moim klanie, to masz siódemeczkę, więc ocenka to 7 na 10. Pozdro, byku. No i to w sumie wszystkie klany na dziś, mam nadzieję, że wam się odcineczek podobał. W ogóle nie wiem, czy już widzicie, ale mam nowy awatar i banner na głównym kanale, więc możecie sobie obczaić na moim głównym kanale wszystko. Dzisiaj jeszcze o 19 będzie live'ik, więc zapraszam was, jak ktoś na niego. No i trzymajcie się, do kolejnych odcineczków, siema!